Usiądźmy. Pragnę wyrazić moją wdzięczność przygodnym kapłanom, księdzu Władowi za prowadzenie urząd proboszcza, księżą rektorom Andrzejowi Jackowi, księdzu prałatowi Bolesławowi. Bardzo dziękuję za udział w tej uroczystości, kapłanom z seminarium, kapłanom z dekanatu naszego i kapłanom z tej wspólnoty, która, jak ufam, mnie przyjmie, z którą będę mógł pracować w tej parafii. Bardzo dziękuję diakonom, którzy przybyli na tę uroczystość, siostrom zakonnym. Dziękuję przedstawicielom władzy, jeszcze nie znam osobiście, ale dziękuję za ten udział policji, służbom mundurowym. A nade wszystko dziękuję wam, bracia i siostry, którzy tworzycie tę wspólnotę parafialną. Proszę was jeszcze raz, jeśli to jest możliwe, dzisiaj w domu, we wspólnocie rodzinnej, podmówcie tę modlitwę: Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo i chwała Ojcu, polecając naszą parafię i mnie. Bardzo was proszę o to. I moje pierwsze ogłoszenia duszpasterskie jako proboszcza. Przeżywamy niedzielę palmową. Jutro rozpoczynamy rekolekcję w naszej parafii. Głosi je ksiądz Grzegorz Kiełbasa. Program jest umieszczony w Zwiastunie Maryi, w gablotach i na stronie internetowej. Składka niedzielę palmową przeznaczona jest jako jałmużna postna na seminarium duchowne w Tarnowie. Jutro o godzinie 10:15 uroczyste poświęcenie Panu. Uroczystości rozpoczną się przed kościołem szkolnym, a następnie odbędzie się procesja do Bazyliki na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Po mszy świętej konkurs na najładniejszą palmę. Zapraszamy wszystkie dzieci. Przed Bazyliką członkowie Caritas rozprowadzają palmy wielkanocne. Spowiedź w naszej parafii odbędzie się we wtorek i środę od godziny 6 do godziny 12. Wielki wtorek o godzinie 9 kapłani udadzą się do chorych. Prosimy o zgłaszanie chorych w kancelarii parafialnej. Nie zapisujemy tych, do których kapłani udają się na pierwszy piątek. Wielki czwartek przed południem nie ma w kościele żadnego nabożeństwa. Po południu wspominamy ostatnią wieczerzę, ustanowienie Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18:00. Po mszy świętej przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godziny 22:00. Wielki piątek, pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu, obowiązuje post ścisły i abstynencja. Na ten dzień nie ma dyspensy od postu. Droga krzyżowa, Wielki Piątek o godzinie 9:00, 17:00 i 21:00. O godzinie 21:00 drogę krzyżową poprowadzi młodzież. Na to nabożeństwo zapraszamy szczególnie młodzież z całej parafii. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godzinie 18:00. Około 19:00 będzie komunia święta, potem przeniesienie Pana Jezusa do grobu. Gorzkie żale czy części, następnie rozpocznie się adoracja przez całą noc. Wigilia Paschalna, Wielką Sobotę, święcenie pokarmów w kościele od godziny 9:00 do 17:00, co pół godziny. W Chodenicach o godzinie 14:00, w Górowie o godzinie 15:00, w kopalni soli o godzinie 11:00. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godzinie 20:00. Przyjdźmy wszyscy ze świecami. Po ceremoniach Wielkiej Soboty około godziny 22:15 będzie procesja rezurekcyjna. Wielkanoc Msze Święte według porządku niedzielnego nie będzie tylko mszy o godzinie 6:00 ze względu na procesję rezurekcyjną nocy. Po mszy świętej o godzinie 10:30 będzie procesja eucharystyczna. Serdecznie dziękujemy Bocheńskiej Policji i Straży Miejskiej za pomoc w przeprowadzeniu drogi krzyżowej do samej Bochni i procesji z palmami. W minionym tygodniu zostały zamówione msze święte w intencji wieży Róży Matek i ich rodzin.
intencji 20 Róży Matek i ich rodzin, w intencji 27 Róży Matek i za zmarłych świętej pamięci Jana Skowronka, świętej pamięci Kazimierza Sarotę, świętej pamięci Haliny Waśniowską. Jeszcze teraz sobie przypomniałem, że zapomniałem o moich współbraciach, przez których byłem w seminarium przez 5 lat, wszystkich tych, którzy pracowali jako prefekci, ojcowie duchowni, którzy razem się pracowali. Bardzo Wam dziękuję za udział w tej mszy świętej, jest to dla mnie bardzo ważne, bardzo się z tego cieszę. Jeśli kogoś jeszcze pominąłem, to tym bardziej w moim sercu wyrażam moją wdzięczność i cieszę się, że razem w tej mszy świętej mogliśmy uczestniczyć.